Dzień dobry, jesteśmy na plantacji borówki w Karczmiskach w ramach borówkowego Faktory. Chciałbym powiedzieć parę słów o tym sezonie, który trwa, ale już w dużej części upłynął i możemy wyciągnąć jakieś wnioski. Na pewno na wczesnych odmianach jesteśmy po zbiorach. Odmiana Blue Crop, tak jak tutaj Państwo widzą, jest jeszcze sporo owoców. Te zbiory w ogóle na Blue Cropie w ogóle się trochę później rozpoczęły w wielu regionach. To było spowodowane zimnym majem i tutaj muszę nawiązać do ochrony. Ona tutaj musiała być pełna, żeby ten efekt był, tak, zdrowych liści, zdrowych pędów, to ta ochrona musiała być od początku. Zimny maj, później bardzo mokry czerwiec i ciepły, lipiec taki mieszany, ale to powodowało, że te zmiany temperatur, wilgotność powodowały, że dla chorób to był dobry czas na ich rozwój. I ważna jest lustracja. Teraz nawet tutaj rozmawialiśmy, że wiele pędów, jak to borówka wygląda, one są tutaj zdrowe, ale jak to borówka, wyglądają te pędy różnie. Młode są piękne, starsze, prawda, mają te przebarwienia. Warto wykonać szczegółową ilustrację, zajrzeć w środek krzewu, dokładnie spojrzeć, czy to przypadkiem nie jest, czy to nie są jakieś tutaj nie wdały się choroby grzybowe, choroby pędów. Przy okazji, patrząc na owoce, bo łatwo przeoczyć jakieś drobne zmiany. Tutaj wielu plantatorów skarży się na to, że są te ogniska antraknozy i trzeba wykonać po zbiorze takie zabiegi ochronne. Żeby tej antraknozy, żeby rośliny były w dobrej kondycji, żeby pozbyć się antraknozy, szarej pleśni, która też się pojawia. Także na wczesnych odmianach po zbiorach. W trakcie zbiorów oczywiście, tak jak tutaj mogę polecić Switch, który ma krótką karencję i można wykonać zabiegi między zbiorami. To jest o tyle ważne, że szczególnie jeżeli stwierdzimy tą antraknozę, która ma taki charakter często utajony na owocach, nie widać jej jeszcze na krzewach, ale po zbiorze, w trakcie nawet krótkiego przechowywania, może się okazać, że jest spore porażenie i spore ubytki, no, a tego przecież nie chcemy. Także i zresztą z szarą pleśnią jest podobnie, ona też w trakcie przechowywania potrafi się pokazać, ale lustracja podstawa. Zajrzeć do krzewów na plantację, bo ta pogoda zmienna tutaj powoduje, że choroby grzybowe mogą się wdać, a nie chcemy niespodzianek później po zbiorze. Także podsumowując, na odmianach wczesnych należałoby wykonać zabiegi przeciwko antraknozie, ale również i szarej pleśni, żeby rośliny były w dobrej kondycji, bo jeszcze do końca tego sezonu wegetatywnego spory czas. Te rośliny muszą nabrać energii na przyszły sezon, a na odmianach owocujących zabiegi, jeżeli jest taka potrzeba, pomiędzy zbiorami, aby te owoce w trakcie obrotu handlowego nie gniły, aby ubytki były jak najmniejsze. Także polecam tutaj preparat Switch do takiej ochrony grzybowej. Na tej plantacji zabiegi preparatem Switch były wykonywane i nie ma kłopotu ani z szarą pleśnią, ani z antraknozą. Naprawdę jest bardzo ładnie i oby tak dalej.